Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. To jest sobota, jest 6 lipca, to jest ostatni wstawak tego tygodniowy sobotni. Ja was oczywiście najcieplej i najserdeczniej, najgoręcej na niego zapraszam. Moi drodzy, moi kochani, witajcie w sobotnym odcinku w sobotnim odcinku i zapraszam na ostatnią dawkę jakiejś inspiracji dzisiejszej. Będzie trochę dzisiaj znowu tak rachunkowo-sumieniowo wzywająco do pewnej zmiany. Jakiś czas temu, w sensie to jakiś czas temu było prawdopodobnie jakieś pół roku temu, bo nagrywałem to oczywiście miesiące temu, oglądałem, kochani, taki polski serial, już wam kiedyś o nim chyba wspominałem we wstawakach, Ślepnąc od świateł. Serial jest bardzo dobry, ma trochę mankamentów, ale generalnie jest w ogóle bardzo dobry. Jak na polski serial, to w ogóle powie w świeżości. Jest tam absolutnie genialna rola Frycza. To, co Frycz tam wyprawia, po jest jednym z najlepszych, myślę, złych bohaterów Ever w polskich serialach. Jest naprawdę przerażający. Jest taka scena, kiedy to jest chyba w ostatnim odcinku. Jak Frycz, on jest tam takim gangsterem, nazywa się Dario, w sensie ma taką krzywę, yy Darek. Darek rozmawia z głównym bohaterem, czyli z Kubą. Yy, rozmawiają o tym, jakby jak się posypało życie Kuby, że teraz wszyscy chcą go zabić i w ogóle, że wszystko się tam pogmatwało. I Dario mówi następujące zdanie. Mówi tak: "Kuba, dobrze sobie siebie wymyśliłeś, dobrze sobie siebie wymyśliłeś." Mówi mu o jego życiu poprzednim, kiedy ten Kuba poukładał sobie całe swoje życie według swoich reguł. Nie chciał dać się wciągnąć w różnego rodzaju zło, mimo że i tak oczywiście robił to zło, bo był dealerem narkotyków, ale jakby poustawił sobie świat tak, żeby w tym świecie czuć się w miarę bezpiecznie żeby się nie stykać z jakimś złem, żeby się nie dać wciągnąć w jakieś niedobre, nie wiem, relacje, dobrze sobie wszystko poustawiał, dobrze zarabiał, dobrze miał świat poukładany, bezpieczny, wygodny itd. i tak I mówi do niego Dario: "Dobrze sobie siebie wymyśliłeś, tylko to jest wymyślone". I w sensie zobacz teraz, że całe twoje życie się totalnie rozsypało. I oczywiście ten Dario to nie jest człowiek, który ma prawo mu mówić coś tam, nie wiem, sensownego, bo to jest po prostu straszny bandzior, który chce go po prostu wciągnąć w swoje sidła. Ale uważam, że to zdanie, dobrze sobie siebie wymyśliłeś, to jest takie zdanie, które dotyczy większości z nas. Kochani, my bardzo często dobrze sobie siebie wymyślamy, w sensie tak nam się wydaje. Że, jak zrealizujemy swój własny pomysł na życie, to będzie super. Że, jak będziemy mogli żyć według tego, co nam się wydaje, że dla nas jest najlepsze, to będziemy najszczęśliwsi i w ogóle najlepsi na świecie. I potem się okazuje, że z tego wychodzi jedna wielka kupa. Poproszę, proszę wybaczyć słowo. Ale, kochani, to jest doświadczenie bardzo wielu z nas. Nie wymyślaj sobie siebie, niech cię Pan Jezus wymyśli. Koń, cała sztuka szczęścia, cała sztuka chrześcijaństwa, cała sztuka w ogóle życia, uważam, polega na tym, żeby pozwolić, żeby to Pan Jezus Ciebie wymyślił. I to nie znaczy, że nie ma Ciebie, dlatego że Pan Jezus Ciebie wymyślił w najgłębszej warstwie ciebie. Jak, zna jak znajdziesz samego siebie, jak znajdziesz to, kim naprawdę jesteś, to to jest właśnie to, co Pan Jezus wymyślił dla ciebie. A my nieustannie, w związku z tym, że nie chcemy nam się schodzić w tę podróż we, we wnętrze własne, że nie chcemy odkrywać tego, kim jesteśmy, że nie chcemy odkrywać tego, jak nas Pan Bóg ukształtował i stworzył, tylko lecimy w jakieś pierwsze... Możliwe, ustawione takie przez siebie, właśnie poczucie bezpieczeństwa, misje życiowe, jakieś pomysły na siebie, pomysły na szczęście, na dobro, a bardzo często to są rzeczy, które nam po prostu zły podrzuca. To w związku z tym, no właśnie, lądujemy potem w ogromnej, wielkiej kupie, i tak się w ogóle dzieje w życiu Kuby, w tym serialu, ale to w ogóle nieistotny serial. Dobrze sobie siebie wymyśliłeś, a to znaczy, że zrobiłeś sobie prawdopodobnie straszną fałszywkę. Ja, kochani, mam tyle pomysłów na siebie, które mi się wydają najlepsze i najcudowniejsze na świecie, że w ogóle głowa mała. Tylko one wszystkie zazwyczaj sprowadzają mnie na samo dno rowu. Nie, niech Jezus Cię dobrze wymyśli. Tylko On może Ciebie dobrze wymyślić. Kiedy będziemy sami siebie dobrze wymyślać, to to się zazwyczaj zawsze bardzo źle skończy. Pozwól, żeby to Jezus Cię wymyślił. Moi drodzy! To tyle w tym tygodniu, tyle w kolejnych odcinkach stawakowych warszawskich. W przyszłym tygodniu będziemy się prawdopodobnie znowu spotykać w dżunglach, bo tam mam odcinki ponagrywane dla was. Więc o ile się świat nie skończył, to pewnie będą one emitowane. Chyba że już w ogóle tego wszystkiego dawno nie oglądacie, bo już może jest po końcu świata. To jest w ogóle ciekawe naprawdę, jak się to nagrywa, tak właśnie tamte 4 miesiące do przodu. To jest ciekawa sprawa. Ściskam was, pozdrawiam Was. Miejcie najlepszą, o ile istniejecie, o ile ja istnieję, o ile jeszcze YouTube istnieje, o ile świat istnieje, to miejcie najlepszą sobotę świata, a jak nie istnieje, to na pewno mamy, bo to już w ogóle wtedy jest ekstra. Ściskam, pozdrawiam, Błogosławie, co za ja gada w rzeczy w ogóle. I miejcie się najlepiej. Z Bogiem. Pa!